Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny odcinek filmiku w gitarach, ale zanim przejdziemy do materiału, jestem, jak wiecie, ostatnio zaangażowany w akcję Znajdź ulubione struny, czyli akcja ZUS na FOG. Zmieniłem nazwę tej akcji właśnie na taką. No i generalnie polecam wam struny różnych marek, różnych grubości i cała akcja ma na celu to, ażebyście sami znaleźli swoje ulubione struny i żebyście sami po prostu wybrali, nie sugerowali się niczyim, że tak powiem, zdaniem, tylko przez 2-3 lata sami zdobyli doświadczenie. I tak na przykład można sobie kupić struny D'Addario NYXL na przykład w sklepie guitarcenter.pl lub w Łodzi na Gdańskiej i przetestować taki komplecik, dziesiątki, standardowy set. Te są takie jakby trochę o bardziej przedłużonej żywotności i podobno brzmią dłużej, lepiej, więc sprawdźcie, jeśli używacie, napiszcie w komentarzu i mówię, za jednym razem weźcie takie, za drugim razem weźcie jakieś inne. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, przyjechał do mnie człowiek, który przywiózł mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gitar, ale wiecie co jest? Wszystkie je zabierze z powrotem. Niestety. Żadnej nie zostawię. Co za chamstwo, przyjeżdżać do Fogowni i nie zostawić gitar. Ale piwo przywiózł. Co prawda bezalkoholowe, ale to dobrze, bo a już wypiłeś, pan. Ja już skończyłem. Coś mi się chciało pić. Szybki jest. Człowiek ów nazywa się Daniel Kessler i w niektórych kręgach może być znany jako gitarzysta zespołu Redemptor, Banisher też, tak? Nie, Banisher nie. Banisher to zespół Huberta. Huberta. A Hubert gra z tobą, właśnie, bo wy tam macie tyle tych projektów. Only Sons jeszcze jest, tak? Mhm. I jeszcze w jakimś jednym chyba grasz, czy grałeś, jak to jest? To już dawne czasy, ale Sceptic z Krakowa. O, proszę bardzo. Grałem 4 lata z nim. Aha. Też krakowski Soto. Z Kają Paschalską w duecie, czy nie? No, jest to jakby jego zespół, więc od samego początku, więc tak. Jest świetną gitarzystką. Pozdrawiamy oczywiście. Jacek, pozdrawka. Pozdrawiamy oczywiście i bez tutaj osobistych przytyków. No taka, tak już się przykleiło do niego i myślę, że chyba nie ma z tym żadnego problemu, nie? Do mnie też się pewne rzeczy przykleiły, a... No nieważne. Rozumiem. Daniel, poza tym, że jest gitarzystą, no to jak wiecie, cała idea tych rozmów Polaków, gitarowe rozmowy, cały ten zamysł jest taki, że tak naprawdę mam wam pokazać, dokąd gitara może nas zabrać. Czy zaczynamy się interesować instrumentem? Ile miałeś lat, jak zacząłeś się interesować gitarą? 12. 12, czyli rok, na 9... 6, 7. Czyli nastolatek, wchodzisz w fazę buntu, gitara Dokładnie. Elektryczna jest jakimś tam formą ekspresji, nasłuchałeś się Justice for All i chcesz zostać Jamesem Hetfieldem. No, u mnie się to zaczęło od Nevermind, Nirvana. Aha, nie przyznawaj się. Ojciec przywoził płyty z Niemiec. Więc tam było właśnie Nevermind, oryginalna płyta w tamtych czasach, to było coś. Guns N' Roses, co tam jeszcze było? Jaka składanka, na której było Black Sabbath, Headless Cross, mi się zajebiście spodobało. No jakieś Deep Purple, no a później no to meta. Mm-hmm. Czyli generalnie, no ale o czym mówię? Mówię o tym, że tak naprawdę zaczynasz tą przygodę, myślisz sobie, że będziesz wielką gwiazdą, bo każdy na samym początku taką fazę łapie, że wie, że to naczytasz się tych książek o Metalice i tutaj tak chłopaki weszli do garażu, za rok już byli, wiesz, znani na całym świecie, nie? No. Na ile to jest prawda, ja do tej pory się zastanawiam, jak to wszystko jest, czy rzeczywiście w latach 80. może tak było. No ale w czasach, w których zaczynaliśmy my, o których ty powiedziałeś, że ja zaczynałem trochę wcześniej od ciebie, ale nie dużo wcześniej. W 97 to już grałem w kapeli koncerty. Wow. Natomiast, no ale chyba jestem starszy też troszkę tam, nie? Chyba tak. W każdym bądź razie, no wiesz, wydaje ci się, że nagle też będziesz robił tą karierę, a cała ta akcja jest taka, że tak naprawdę wcale cię do tego to nie musi zanieść. Nie. I tych ścieżek jest naprawdę... Nawet jeśli bardzo chcesz, to wcale się to nie musi wydarzyć. Tak, bo powtarzają ludziom, że wiesz, upór, zdeterminowanie i tak dalej, też wcale nie musi wyjść, bo przykładem są twoje kapele, które włożyliście w to mega... Właśnie ja akurat miałbym sobie coś do zarzucenia, że mi się nie udało z jakiegoś powodu osiągnąć tego wielkiego sukcesu.
Po prostu nie robiłem wszystkiego, żeby to osiągnąć, no i tyle, na pewnych etapach. A dzisiaj to traktuję zupełnie inaczej, wiesz, jak jesteś młodszy, masz tam powiedzmy ten naście, albo jesteś w tych swoich 20 latach, to masz albo i nie masz, zależy. No, ja akurat miałem parcie na szkło i robiłem różne głupie rzeczy przy okazji. A teraz, kiedy mam dziecko i jestem w swoich mid 30, zupełnie inaczej do tego podchodzę. Traktuję to jako moją pasję, zresztą od zawsze była to pasja. I jakby coś, co wypełnia i jakby to ująć, nadaje sens twojemu codziennemu życiu, nie? No bo to pasja nadaje sens, więc tak to traktuję. Czyli jest to po prostu taka trochę ucieczka od życia, szarej rzeczywistości? Nie, to... Czy stało się to już na tyle twoim życiem, że jest to, no bo nie, no tak jak ja, no to, ja dla mnie gitara jest najważniejszą rzeczą, jaka istnieje w ogóle, tak? To jest, jeśli miałbym, to jest zawsze pierwsze miejsce, wszystko inne zawsze u mnie było na drugim planie. Tak, dokładnie tak poświęciłem samo, się, no, wiesz. No, dokładnie. Więc masz to samo, ale no i też jeszcze mówię, że masz rodzinę i też na to patrzysz inaczej. No, już też wiesz, że tej kariery... No, raczej nie zrobisz, znaczy to, jako takie, nie? No teraz musimy zdefiniować, czym jest kariera, tak? No dobra. Czego oczekujemy od życia i gdzie chcemy, żeby to życie nas zabrało. No dobra, no to bo wchodzimy na te poziomy, że są różne, powiedzmy tam, ligi zespołów. Tak. Wszystkie zespoły, w których grasz, jeżdżą po Europie? Nie. No ale w Redemptorze... No coś tam się koncertowało, ale to jest bardziej zespół studyjny. My robimy płyty raz na 4 lata w zupełnie niespiesznym tempie i tylko wtedy wypuszczamy coś, jak naprawdę uważamy, że jest dobre. Nie gonimy za jakimś tam trendem. Po prostu robimy to, co nam się podoba. Wiesz, nie traktujemy tego na zasadzie, że szybko musimy robić płytę, tu musimy taką kampanię, tu tyle kasy na to przeznaczyć, tu na tamto, pojechać z takim i takim zespołem na trasę. To już nie jest ten etap. Na tym etapie po prostu chcemy nagrywać raz na jakiś czas płytę, która daje nam ogromną satysfakcję i może pojechać na jakieś koncerty, może zagrać jakąś trasę i tyle w zasadzie. Nie ma jakichś większych oczekiwań, że w pewnych kręgach uchodzimy za jakby taki, powiedzmy, nie chcę powiedzieć ważny, bo nie lubię takich słów, no, ale w pewnych kręgach podoba się ten zespół, nie? A z kolei Only Sons to jest taka odskocznia od codzienności też. Znaczy to też nie tak, że ucieczka, bo to nikt nie ucieka od życia. Nic takiego w życiu się nie dzieje, że trzeba od niego uciekać. Tylko po prostu wszyscy czujemy, że chcemy spędzać czas razem na próbach, razem nagrywać i zagrać sobie od czasu do czasu jakieś koncerty, nie? Tak to wygląda. No tak, ale wracając do tego, czym jest kariera, no bo to tak, można zrobić karierę na poletku polskim, jak na przykład zespół Acid Drinkers, który nigdy nie wyszedł, wiesz, poza Polskę jako choć taką. Mógł. Choć no, mógł czy nie mógł, tego tak naprawdę nie wiemy. Tak. Wiemy tyle, co przeczytaliśmy w Metal Hammerze, tak? Albo w czymś tam. Albo wiesz, ktoś nam powie. Albo no, nie wiemy tak z opowieści. Dokładnie, więc no ale wiesz, to mamy taki, jest zespół Vader i Decapitated, tak? Czyli zespoły, które ja nazywam, że to nie są już zespoły polskie, w cudzysłowie o tym oczywiście mówię, tylko są to zespoły światowe, normalne, Behemoth trzeci, to są trzy takie polskie kapele, tak? Wiesz, są... Mgła ostatnio też. Wiadomo, no tak, coraz więcej się tego pojawia, no tam powiedzmy Batuszka jest. Nawet też, któraś jedna z iluś tam w ciele. Perypetie są. Ale, ale powiedzmy, że te trzy takie są w tym momencie największe, tam Decapitated, Behemoth i Vader, który w ogóle zaczął cały ten trend, że z Polski w czasach jeszcze tam postkomunistycznych można było wyjść na cały świat. Natomiast są też zespoły takie jak twój, tak? Czyli czy Only Sons, czy Redemptor, które sobie grają, gdzieś tam są znane w jakichś tam niszowych środowiskach, ale to nie oznacza, że są zespołami gorszymi w jakikolwiek sposób. Czy no, umówmy się, że zespół taki jak Decapitated, czy Vader, czy Behemoth, to za tym stoi już działanie takie nie tylko ludzi zaangażowanych w zespół, ale ludzi dookoła.
jest to sposób na życie. Taki zespół, nie? Jak Decap czy tam Vader. No i oni jakby to traktują jako sposób na życie, więc tutaj próby, no to wiadomo, jak mają nagrywać płytę, to orają dzień i noc, tak? Więc mówię na przykład na przykładzie Decapitated, podejrzewam, znaczy tak sądzę, że tak jest. No i jak jadą w trasy, to tych koncertów jest tu 50, tam 30, o ile pominiemy te czasy pandemiczne, no to przecież przez lata oni w zasadzie będąc młodymi nastolatkami, mając tam 15-16 lat, zaczęli grać koncerty i tak już jest do dzisiaj, więc połowa życia albo i więcej spędzona na trasie. Co wcale, jak na przykład opowiadał u mnie Hubert, nie jest do końca zawsze takie fajne. No nie jest, bo życie w trasie to jest orka też, a zwłaszcza jak się jest na początku, można zresztą poczytać opowieści zapisane w książce, chociażby o Nergalu, czy tam o jego tej autobiografii, czy Wedera, napisane przez Szubrychta Jarka. Możemy przeczytać, że na początku było spanie w busach, było spanie w zasadzie na czymkolwiek, na czym da się przespać, granie dla garstki ludzi na pierwszych trasach w Stanach, bycie w zasadzie nikim, od tego się zaczyna, nie? A później to już upór maniaka. I właśnie ta determinacja jednak i to, że jesteś dobry, no bo dzisiaj nie ma tak dobrych zespołów jak Decapitated czy Vader, takich młodych zespołów. To jest coś niespotykanego w obecnym czasie. Nie ma takich muzyków, tej klasy muzyków, nie? Albo ich nie znamy, wiesz, to wcale nie musi być tak, że ich nie ma. No. Też umówmy się. Ale nic o nich nie wiemy. Sytuacja jest też na tyle... To w tych czasach jest coś takiego, że jest... jest łatwo, a jednocześnie jest trudno. Po pierwsze jest łatwy dostęp do sprzętu, sprzęt jest relatywnie tańszy, metody nagrywania materiału zeszły, już nie trzeba wynająć studia, tylko tak naprawdę robisz to na całkiem niezłym poziomie, jeśli trochę jesteś ogarnięty w domu. Wszystko jest w internecie podane na tacy, zarówno jak nagrać, jak grać, jak wiesz, jakie struny założyć i w ogóle jak to się wszystko robi. No może nie powiedzą ci w internecie, jak grać koncerty, jak założyć kapelę jako taką. Mówią i właśnie jest dużo takich, jak to się nazywa, influencerów to się nazywa? No czy, nie wiem, czy ja ostatnio dostałem paczkę ze sklepu pewnego, z którym współpracuję i było napisane dla influencera i nie wiedziałem, co z tym zrobić. No w każdym razie ludzi, którzy jakby no, znaleźli sposób na życie przez pokazywanie innym, jak dojść do sukcesu. Gdzie sami tak naprawdę nie do końca doszli do jakiegokolwiek sukcesu. Chociaż nie? Są tacy, którzy doszli, natomiast to... niekoniecznie musi podziałać, tak? Bo ktoś może kalkulować, chce z zespołu zrobić produkt, który pojedzie w świat, będzie miał rzesze fanów, nie? No to tak nie działa, nie? To musi coś zaskoczyć, musisz mieć muzę, musisz być przede wszystkim prawdziwy w tym, co robisz, a nie kalkulować, czy to takat może srak. Nie? Trochę też trzeba mieć farta też, poza tymi umiejętnościami. Czasem są też zespoły, które wiesz, nie są jakoś super wybitne, a gdzieś tam im się udało przez to, że trafiły na dany moment, na dany punkt. Kogoś poznały, nie wiem, z kim napili się, wiesz, gorzałki na imprezie tak i się pokończyło, wiesz. Też w zespołach, znaczy w ogóle z tym influencerem, co mówisz, to niestety, jak tak o tym sobie rozmawiamy, no to ja na swój sposób mogę być postrzegany i mój kanał jako też taka osoba. No tak. Wiesz, też nie zrobiłem nie wiadomo jakiego wielkiego sukcesu, nie osiągnąłem. No tam grałem na jakichś tam festiwalach, na Woodstockach i tak dalej, no wiesz, coś tam zrobiłem w muzyce. Ale ja z drugiej strony nigdy nie mówię ludziom, że znam recepty i nie traktuję się jak wyrocznie, więc tutaj też, no, ciężko ale jest ten nie mówisz dystans. Komuś, jak ma grać i wiesz, i nie mówisz, że ta ścieżka, którą ty proponujesz, to jest ta... No nie, no ja znam tylko jedną i mogę tylko o swoim doświadczeniu mówić, no, ale wiesz, tak poruszyłeś ten temat i tak mi tutaj się urodziło to, że wiesz, no, na swój sposób na pewno ludzie traktują też mój kanał na przykład jako w pewien sposób tam, wiesz, influencerski, ale ja jestem daleki od tego, ażeby
traktować się jak wyrocznie, więc nie traktujcie tego kanału jak wyrocznie. To nie jest wyrocznie, słuchajcie. Mm. Dokładnie tak jest. Ja po prostu dzielę się tym, co wiem i mam zajebistą na to zajawę. No ale wracając do tej całej kariery i tak trochę żeśmy tutaj, wiesz, polawirowali sobie. Chodzi o to, że tak naprawdę taka gitara wcale was nie musi zanieść do tego, żebyście stali na wielkiej scenie, a może wam ułożyć życie. Pewnie. Czyli można zostać na przykład nauczycielem gry na gitarze i uczyć innych. Można. Bez napompowania się na bycie influencerem i mówienie, że to jest jedyna ścieżka, tylko po prostu naprowadzając kogoś na jakąś tam drogę i pokazując mu pewne rzeczy, tak, o których wiesz. Tak samo jak ktoś się uczy przez lata, żeby być programistą, tak samo ktoś się uczy, żeby być gitarzystą, nauczycielem albo nie wiem, muzykiem gdzieś tam. Można pracować w sklepie muzycznym, można pracować jako realizator dźwięku, można zostać technicznym jakiegoś zespołu, albo tak jak ty. Być przedstawicielem handlowym, tak już upraszczając bardzo. Ale nie sprzedajesz marchewki, tylko siedzisz w swojej bajce. Na ile taka osoba, która jest przedstawicielem handlowym marki, na przykład tak jak ty to wiesz, no jest LTD, ESP, tak, no wiesz, gitarowe rzeczy. Tak jest. Na ile taka praca jest związana z gitarami, a na ile z marketingiem? To znaczy, moja rola generalnie obecnie sprowadza się do tej marketingowej, bo wcześniej na początku, czyli 3 lata temu, jak zacząłem pracę dla Sound Service, a Sound Service jest to jeden z największych dystrybutorów sprzętu muzycznego w Europie, obecnie w topce. Zanim przyszła ta rola marketingowa, najpierw była rola sprzedażowa, czyli po prostu sprzedawałem towar nasze marki do sklepów muzycznych, tak? No a teraz jest podział ról, jest drugi kolega Wojtek, który się zajmuje sprzedażą tylko i wyłącznie, a ja się zajmuję szkoleniami, prezentacjami, jestem wsparciem technicznym, serwisowym, znaczy nie naprawiam osobiście, ale jakby pośredniczę między naszym serwisem a naszymi klientami. No i oprócz tego ta pandemia, wirus cały spowodował wniesienie do tej mojej nowej roli jeszcze roli prezentera, tak? Czyli nagrywam jakieś materiały, demo, prowadzę fanpage'e naszych marek na Facebooku, grupy założyłem, między innymi grupę właśnie ESP Polska, która się zaczyna fajnie rozrastać. No więc odpowiadam za tą marketingową stronę interesu. Trochę też wiem, o czym ty mówisz, ale tak trochę nie do końca o to pytałem. No. Pytałem tak, poczekaj, o co mi chodzi, jak to wytłumaczyć. Czy ten marketing, o którym teraz powiedziałeś, czyli te działania zabierają gitarę z całego tego... Aha. Czy to jest tak, że już zajmujesz się tylko i wyłącznie marketingiem i jakbyś na przykład nagle miał robić w branży procesorów, nie wiem, do komputera, kalkulatorów, zegarków, to czy byłoby to dla ciebie taką samą rzeczą, czy jednak gitara w tym wszystkim jest czymś, co cię napędza do tej pracy, że daje ci tą siłę, że chcesz to robić? O to, rozumiem, wiem, o co mi chodziło. Tak, no to tutaj może to działać dwojako. No, albo ci to pomoże, albo ci to zaszkodzi, bo albo zabija to w tobie pasję i już traktujesz to tak... To jest to, o co mi chodziło. No. No właśnie, więc dla mnie moja nowa rola, już którą mam od prawie 2 lat, jest takim dopełnieniem tego, co robię, bo akurat jest wiele osób, które mi piszą: o stary, zazdroszczę ci tego, co robisz, nie? No, że tam zajmujesz się tymi gitarami, bo tu masz nowości, tutaj możesz sobie to zobaczyć, tu robisz szkolenia. Z tego punktu też wychodzę, bo nasi widzowie też mogą tak myśleć. No i dobrze wychodzą, bo to jest, jakby nie było, unikalna rola. Mało jest ludzi, którzy mogą sobie pozwolić albo mają też szansę na to, żeby się spełniać w takiej roli, więc uważam się za szczęściarza akurat w tej kwestii. No właśnie, chociażby tu masz taką nowość z Kill Switchem. No, powiem ci, że jak patrzę na to, to też cię uważam za szczęściarza.
No, widzisz. No dobra, no i co? No, ale kontynuując ten, bo trochę ci przerwałem, no. Pokazując tą gitarę. No tak, no więc, ale z drugiej strony, pracując w korpo, możesz się spełniać jako muzyk, bo jakby masz życie zawodowe i życie prywatne, tam gdzie masz pasję i tam gdzie masz pracę, jakby to jest oddzielone, tak? No więc wielu muzyków w ten sposób działa. Mówisz, że jeśli działają w korpo poza branżą muzyczną. Tak, w sensie, że utrzymują się z pracy w korpo, a spełniają się w roli muzyków poza pracą. Tak? Są tacy ludzie, znam takich ludzi i to są ludzie, którzy grają też w znanych zespołach. Też na pewnym etapie oni już porzucają pracę w takich zwykłą pracę, tak zwaną, tak, czyli tą normalną pracę, o tak to nazwijmy, tak? Na rzecz grania, bo już tak dobrze im idzie. No więc to może przeszkadzać i pomagać. Na szczęście we mnie to żadnej pasji nie zabiło, ponieważ ja tam obecnie też wcześniej rozmawialiśmy, że ja teraz to traktuję jako po prostu taki, no, tak jak ktoś lubi pograć w gry, spędzać nad tym czas, tak ja lubię wziąć gitarę, zrobić sobie jakieś kawałki, nagrać to, mieć fan, że to zrobiłem. No i to, że umiem grać na gitarze, mogę też je prezentować. Mam szansę robić też szkolenia z produktów, które są topowe na rynku, jak marka Zoom, rejestratory, szkole ekipy w sklepach muzycznych, jakieś tam live streamy ogarniam. No i tego też trzeba było się zresztą nauczyć, to nie jest takie proste. No ale w moim przypadku to jest dopełnienie tego, co lubię robić. Czyli praca nie zabiła twojej pasji? Nie, no skąd? To jest coś, o co mi tak naprawdę chodziło, ale chyba w tym wszystkim. Na pewno w pewnym etapie jest ten etap przejściowy, w którym trudno się pogodzić z tym, że jednak masz uczucie, że upłynęło ileś czasu. I w zasadzie to przechodzisz, jakby ci to oddalasz się od tego celu i mimo wszystko chcesz wrócić do tego celu. Do tego celu, o którym mówiliśmy na początku, tak, czyli tego grania i tej kariery. Jest, tak. Natomiast, kariery. No, dokładnie. Znaczy oczywiście warto do tego dążyć, no bo przecież tylko właśnie pytanie, czy robisz wszystko, żeby to osiągnąć, to co, do czego dążysz, czy jednak nie robisz wszystkiego? Zapytałem też dlatego o to, bo tak naprawdę mój kanał od roku wszedł na trochę inny poziom. Odkąd wróciłem do Polski, to zacząłem współpracować na trochę większą skalę. Kiedyś to były takie pojedyncze strzały, że sobie tam współpracowałem z jakimiś firmami, a raczej było to dla mnie zawsze taką odskocznią. Wracałem z pracy i robiłem coś, żeby po prostu tą pasję i ten flow życiowy czymś napędzić. Ta. Ale nie było to, nie zarabiałem na tym pieniędzy i nie było to moją pracą. Wracając do Polski, wcale nie wiedziałem, że to się stanie moją pracą. Plan był zupełnie inny. Miałem pracować w pralni u mojej mamy i też cały czas robić to tak sobie tutaj, wiesz, dorywczo i na tej zasadzie. Stało się tak w ostatnim czasie, że to się stało moją pracą. I miałem taki moment w pewnym momencie, że się zastanawiałem, żeby tylko się nie stało tak, że będę miał tego dość. No tak. Siemano, Siemandero, bardzo was przepraszam, że przerywam ten program i że w takiej formie tutaj do was teraz mówię i że jest to ogłoszenie duszpasterskie, ale tak, należy się mega wielkie podziękowanie dla wspierających ten kanał przez Patronite i jestem ultra zobowiązany do tego, żeby powiedzieć wam, że zrobiliście mi zajebistą przyjemność, zajebistą robotę i mam nadzieję, że te filmiki są lepsze i że cieszycie się z oglądania i że daje to wam satysfakcję. Mnie po prostu zrobiliście absolutny wypas. Nie spodziewałem się tego i jestem mega zobowiązany. Oczywiście tak, dla patronów jest tysiące różnych fajnych rzeczy, ścieżki do ściągania, lekcje klasycznych grifów folk, no mówię, zagraj z folk bandem i tak dalej, to wszystko tam jest, ale też co miesiąc są organizowane giveawaye i w tym miesiącu, w lipcu ogłaszam taki giveaway. Jest torba od firmy Guitto, która robi na przykład zajebiste statywy. Jest płytka od Tomka Andrzejewskiego, bardzo pozdrawiamy Tomka. Jest zajebisty katalog firmy Duesenberg z rewelacyjnymi w ogóle fotkami, wygląda jak album. Jest druga płytka od Daniela Kesslera i jego zespół Only Sons. Takie para grungowe granie. Frota od Joyo na główkę, żeby sobie wytłumić struny. Tu się chowam, żeby się złapał ten. No, tam jest taka pierdółka w postaci komikowej takiej.
przywieszki. I uwaga, sklepgitaresko.pl, czyli Sławek Skowron, bardzo pozdrawiamy Sławka, ufundował 3 komplety strun. No to są tanie struny Harley Benton, nic tam specjalnego, ale można sobie sprawdzić, czy się lubi 9, czy się lubi 10, czy się lubi 11 i sobie przetestować na takich strunach. Dalej mamy od Magnus Hurtownia Muzyczna przywieszkę do kluczy. Słuchajcie, ja wiem, że to są czasami może jakieś tam, nie widzę tej przywieszki, jakieś tam pierdółki, ale no co mi tam różne fanty dają, to ja wam też daję. I jest z koszulka MK filmiki o gitarach. Teraz już zapraszam na dalszą część odcinka, sorry, że tak wam zawróciłem głowę. No i mówię, zapraszam do wspierania, dziękuję wszystkim, którzy już wspierają i o wszystkich nagrodach, których jest 5 w miesiącu lipcu, dowiecie się z innych filmów. Tutaj jeszcze, to jest właśnie... Nie doszedłem do tego momentu. Nie wiesz, nie osiągnąłem tego, ale pilnuję się, żeby się nie zatracić też w tym wszystkim. Miałeś takie coś? U mnie to było tak, że ja, ja pochodzę z małej mieściny, która zowie się Łomża. To większość ludzi może kojarzyć z Piwka. Piwka, no. Tak, na Podlasiu. I jakimś cudem przywiało mnie do Krakowa, bo tam było to zagłębie metalu i wiesz, w ogóle w każdym gdzieś tam większym mieście w Polsce był metal, nie? Ale jakoś tak to Kraków mnie ciągnął już od młodzieńczych lat, więc poszedłem do tego Krakowa, już mieszkam tam kilkanaście lat. Ale do czego zmierzam? Pracowałem najpierw w sklepie muzycznym pewnej sieciówki, nie wszystko jedno, której już nie istnieje w zasadzie. Bardzo fajnym sklepie, w którym było wszystko, co tylko można było sobie zamarzyć. No ale to były jakieś tam małe pieniądze, tak? No bo w sklepie muzycznym to tylko na tym początkowym etapie życia może wystarczyć kasa, zwłaszcza wtedy przy minimalnej krajowej. No więc popracowałem tam 3 lata i stwierdziłem, że pora założyć własną działalność i zrobić coś swojego. Więc założyłem szkołę gitarową, którą mam do dzisiaj, ale nie uczę. Mam też salki prób, 4. Więc mam nauczycieli też, którzy uczą gry na gitarze, idzie to całkiem fajnie, ale sam uczyłem 8 lat i w pewnym momencie pomyślałem, że nie chcę uczyć do końca życia, 8 lat wystarczy. Zorganizowałem ileś tam warsztatów, na przykład z Tosinem Abbasi, czy z Jackiem Królikiem. Zresztą z Decapitated też, Decapitated grało koncert na jednej z edycji. Sporo było tych muzyków, już nie będziemy się w to zagłębiać. W każdym razie ileś tych eventów tam było, ileś kasy się na to wszystko wywaliło i po prostu stwierdziłem, że chcę robić co innego. No więc od 3 lat robię to, co teraz właśnie. No. I dobrze się z tym czujesz. Bardzo. Ale jednocześnie tą działalność taką poboczną w sensie w tym momencie już, czyli tą szkołę, cały czas też prowadzisz, tak, tylko że wszystko... już nie uczysz jako... Dokładnie. Ale nie uczysz, bo wypaliłeś się jako nauczyciel, czy tak, po prostu stwierdziłeś, że potrzebujesz czegoś innego w Dokładnie życiu? Tak. Stwierdziłem, że już nie chcę tego robić, że jakby nie daje mi już tej samej satysfakcji, którą dawało, nie? Że po prostu czułem, wchodząc na lekcję, siedząc z kimś jeden na jeden, face to face, że ktoś do mnie coś mówi albo mi gra, a jestem myślami gdzieś indziej. Nie? To już był ten etap, że ja patrzyłem na zegarek, kiedy mija godzina i już chciałem iść do domu. Nie? Znaczy po godzinie nie, no bo miałem 8 godzin dziennie na przykład. Ja miałem swojego czasu 30 paru uczniów tygodniowo, więc jest to sporo. A jak pracujesz od poniedziałku do piątku nad lekcjami, sobota, niedziela jeszcze masz próby, bo miałem komercyjne salki prób, czyli nie masz wolnego, to po iluś tam latach zaczynają się kumulować pewne problemy, w głowie narasta, robi się stres i szukasz zmiany, nie? To u mnie tak wyglądało. Ale tak naprawdę z tego, co opowiadasz, to nie pracowałeś nigdy w tematyce niegitarowej. No mówisz, nie. Że sklep, tak potem jest. Szkoła, tak, teraz tak, tutaj tak. Wiesz. To mnie to cały czas ta gitara cię utrzymuje, no, że tak, tak powiem, przy życiu. Tak, więc... Czyli ta pasja, do której wróciliśmy teraz, 12 lat, jak miałeś, teraz dała warto, ci chleb jako dała, taki. Dała, oczywiście, że o tak. O tym jest dzisiejsza ta rozmowa. Właśnie, tak naprawdę, tylko nie dała mi jakby nie środków do życia dzięki muzyce, w sensie zespołu, tak? Tylko od drugiej strony. Od Ale tego, po to jest ta rozmowa tak dzisiaj. Jest, żeby młodym ludziom pokazać i może nawet ich rodzicom, którzy nie wiem jak teraz jest, no ale wiesz, jak my zaczynaliśmy, to jeszcze był taki mit, że jak ktoś tam zaczyna grać na gitarze, to nie rób tego, bo to nic ci nie da. Tak. To wcale nie jest tak, że to nic nie da, nie? Kończąc ten wątek, no to tutaj, słuchaj, no,
Prawdopodobnie większość z nas miała tak, że starzy cisnęli, ucz się, bo pójdziesz do łopaty, nie? Było straszenie łopatą albo jest łopata, będziesz wiesz, dokładnie, będziesz rowy kopał albo jeszcze jakieś inne straszne zajęcie, nie? Więc ja skończyłem szkołę średnią, nie poszedłem na żadne studia, chociaż udawałem, że się uczę, żeby uciec od wojska na różnych byłem kierunkach, a to hotelarstwo, turystyka, reklama, psychologia, jeszcze byłem... Chyba Hubert dokładnie tą samą drogę przeszedł, tak? A nie, on to nawet skończył, bo on ma licencjat. Okay. Ja mam wykształcenie średnie, ale to, co robiłem przez lata konsekwentnie, to po prostu grałem na gitarze, no i chciałem, żeby ta gitara mnie gdzieś tam prowadziła. Liznąłem nawet bycia technicznym. Byłem na paru koncertach z Decap i z Vaderem, ale to nie były dobre joby. Nie. Co, plecy cię bolały? Nie, to nawet już nie plecy. Po prostu nie nadaje się do bycia technicznym. Wiesz, komuś podawać gitary. Ja to nie urągając, bo to nie o to chodzi, że to, ja uważam, że to jest świetna robota, tylko po prostu ja osobiście nie chcę nikomu nosić sprzętu i podawać gitar, po prostu. Dlatego uważam, że te wyjazdy moje z tymi zespołami nie były udane. Dobra, zmieniamy tematykę, bo przywiozłeś ten gitar trochę dzisiaj. Tak jest. I jeśli już nas posłuchaliście, to... Słuchajcie, gitara elektryczna może was zanieść w różne miejsca w życiu i wcale nie musi was prowadzić na złą drogę. Oczywiście na pewno są osoby, które na złą drogę zeszły. Na pewno. Ale jest sporo osób, które na tym kanale się pojawiło, które na złą drogę nie zeszli. Przechodzimy sobie do gitar w tym momencie. Druga część... To nie gitara, tylko narkotyki i alkohol. Narkotyki i alkohol. Ja już narkotyki nie biorę. Są nie dla ludzi, nie dla wszystkich ludzi. Dobra, zaczynamy od tej, bo ta mi się podoba najbardziej. Mm-hmm. Opowiadaj pan. Przywiozłeś generalnie gitary z najnowszej linii, tak, wszystkie gitary z najnowszego katalogu, które są na ten rok, tak? Tak jest, wszystkie te gitary z frontu, bo te dwie z tyłu to są moje prywatne, ale to, co trzymasz teraz w rękach, to jest... Okej, czyli tą gitarę, którą teraz masz, to jest LTD seria Deluxe, czyli EC1000. Korea. Wszystkie modele, które tu są, to jest Korea. World Musical Instrument Corporation. To jak jest W tutaj, to oznacza, że to jest ta fabryka. World Musical Instrument Corporation. No, więc mamy tą Koreę. I teraz tak, TCTM, co to oznacza? To oznacza, że jest to traditional, które się odnosi do full thickness body, bo body jest akurat full thickness. Natomiast... Odnosi się do firmy na G. Tak, no dokładnie. To zresztą chyba wszystkie marki japońskie startowały z tego etapu, że albo na G, albo na F. No i tutaj body mamy komorowane, dlatego ta waga jest dość niska. Jak tam właśnie sobie popukasz, to słychać, że ona jest dość dobrze odciążona. Oprócz tego mamy pick-upy Fishman. Tak, mamy tu push-pulę. Które rozłączają cewki, czy robią równolegle? Puszpule do rozłączania cewek. Do rozłączania cewek. Mamy tutaj... To są aktywne przetworniki? To są aktywne przetworniki. Mamy tutaj progi ze stali nierdzewnej. To będzie jaśniej zresztą brzmiało. Zresztą to, co jest bardzo ważne, to, że od tego roku, czyli 2021, wszystkie gitary z serii Deluxe oraz wybrane serie, jak na przykład Arctic Metal, mają progi ze stali nierdzewnej. To jest coś, o co klienci prosili chyba od dawien dawna, nie? I do dzisiaj wiele marek nie ma tych progów ze stali nierdzewnej. Chociażby w E2 nie ma progów ze stali nierdzewnej. No i co jeszcze? Mamy tutaj Heban Makassar na podstrunicy, mamy matowy gryf. No właśnie, to chciałem zwrócić uwagę, że tutaj jest takie fajne przejście, wiesz, z pełnego połysku na mat, który trochę inaczej, inaczej się łapę układa. Też. Top szklonu, falistego, czy wzorzystego, czy płomienistego. Nigdy tego nie wiem. No to jest tak, że raz piszą, raz tak, raz tak, w sensie tłumaczenie. A tutaj jest, wiesz o tym, czy tutaj jest naprawdę top, czy jest tylko fornir zrobiony z tego, a top jest z innego mahonii? Bo to wiesz, często teraz jest tak, że kładą top z normalnego klonu, a potem kładą cieniutki fornir, żeby tak wyglądał.
masz na ten temat wiedzę? Do końca nie mam na ten temat wiedzy. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia tak naprawdę, bo klon to jeśli już rozmawiamy o walorach... Tutaj możesz być natomiast pewny, przeskakując półkę wyżej, że to jest top z klonu, na pewno gruby top z klonu, tak. Co więcej, chyba w skrócie tyle. Gitara w zasadzie zarówno do grania rocka, jak i metalu. Tutaj nie ma rzeźnickich przetworników, natomiast spokojnie możesz osiągnąć to, co w gitarach LTD i ESP jest kluczowe, czyli są to gitary do łojenia. Natomiast ta gitara jest bardziej elastyczna. Ja nazywam generalnie Eclipse i EC po prostu, bo tu chodzi o Eclipse. EC to jest Eclipse. EC to jest w linii LTD, a Eclipse jest w linii ESP albo E2. Kiedyś to się nazywało ESP. W każdym razie, no ja to, to nazywam, że to są po prostu... Nie, nazwijmy sobie single cutaway, no Les Paulowate instrumenty oparte gdzieś tam o tą konstrukcję gibsonowską, ale takie usportowione, unowocześnione, z featurami, których w Gibsonie nie znajdziecie. Więc jeśli chcecie mieć gitarę, która wam przypomina vibe'em Gibola, ale grać trochę nowocześniej i na przykład mieć tą stopkę tutaj z tym dostępem, mocniejsze, aktywne przetworniki, to jest to jedna z opcji, którą można, nad którą się można zastanowić. Tylko jest jedna rzecz. To akurat nie jest specjalnie gitara wyścigowa, ponieważ ani nie ma profilów, ani nie jest tak wygodna jak normalna EC1000, która te profile ma. Znaczy tutaj o tej powiedziałeś, że jest to nawiązanie do Gibsona Customa w takiej, wiesz, nawet ten binding z tyłu, który też jest w ten sposób zrobiony, więc tak naprawdę tym bardziej to potwierdza, że jest to taka linia, która gdzieś tam idzie w tym kierunku, żeby zadowolić sportowców, którzy lubią trochę tradycji. No, zresztą nazywa się traditional. To, co jeszcze ja zauważam, i nie jest to żadna tam gadka marketingowa w tym przypadku, a fakt, to że linia 2021 jest wykonana pieczołowicie i z dbałością o detale. Zresztą możesz zerknąć sobie na nabite progi. Znaczy inaczej, ja zawsze szanowałem nawet najniższe modele LTD-ków za to właśnie, jak są wykończone progi. Czasami się zdarza, wiadomo, jak w każdej marce i nawet w tych... Zresztą tutaj warto poruszyć pewną kwestię, tak? No bo ktoś, kto kupuje gitarę za kilkanaście tysięcy albo jeszcze droższą, spodziewa się, i zresztą słusznie, że gitara będzie perfekcyjna, tak? Będzie wykonana wręcz doskonale. Ale musimy wziąć pod uwagę też czynnik ludzki, że ktoś może tą gitarę spieprzyć na którymś etapie, że coś może się nie udać i wszystko da się naprawić. Albo można gitarę wymienić, albo poprosić o to, żeby ta gitara została doprowadzona do stanu, do jakiego powinna być doprowadzona. Ale powiem ci, zaskoczyłeś mnie na plus, bo wszystkie gitary są ustawione do grania. Kończąc, w naszym przypadku jest tak, że jeżeli gitara nie spełnia normy, która powinna spełniać, a mimo wszystko klient ją dostanie, gitara jest wymieniana na nowo. A wiem, że różne znane marki praktykują olewanie klientów. Masz, kupiłeś to. No rozumiem. No tak. To jest coś... Ile to kosztuje? To jest gitara rzędu koło, powiedzmy... Teraz będę mówił koło, bo ja teraz mówię o cenach sugerowanych detalicznych. Nie mogę mówić o cenach najniższych rynkowych, kto tam jakie ma. No powiedzmy koło 5 koła, tak? Znaczy, szkoda, że nie ma 5 koła. Gitary serii Arctic Metal to jest mniej więcej ten przedział cenowy. Natomiast tutaj też mamy Koreę, tutaj mamy przetwornik EMG 8. Biały! Biały, piękny. Tak. Mamy Kill Switch, który bardzo fajnie działa. Sprawdzałem. Zresztą każdą gitarę sprawdziłem, zanim z nią tu przyjechałem. Nie, bo wiem, że ty jesteś psychopata. Muszę powiedzieć, że ustawione są malinowo. No troszkę tam... Znaczy nie, jak chodzi o setup, ja nic nie ruszałem. Aha. Ona taka wyszła z pudełka. Tak? Tak. Aha. Tak. Nie, no to nie, nie. Do szacu. Nic nie robiłem. Ja tylko sprawdzałem, czy się zgadza, nie? Żeby nie było, że jak przyjadę tutaj, wyciągnę, a nagle się okazuje, że coś tutaj jest źle nabite. Boją się dystrybutorzy gitarowej mgły. Słusznie, bardzo dobrze. Więc tak jest. Korea, proszę państwa, również progi stal nierdzewna, neck through body, konstrukcja, zresztą... Neck through body, jak ktoś nie wie, to znaczy, że to jest zrobione całe. Tutaj doklejone są tylko No i mamy tu mostek, najprostszy jaki może być, ze strunami przez korpus, mostek Tone Pros,
Klucze blokowane LTD. Dobre, niedobre. Niektórzy narzekają. Ja mam w mojej prywatnej gitarze sygnaturze Bena Weinmana, ale ona ma Evertune'a, więc ja i tak praktycznie nie dotykam kluczy. Natomiast tutaj jak stroję, jest ok. Nie ma specjalnie jakichś tutaj problemów. Tutaj jest Heban na podstrzelnicy? Tak, tu też Heban. Mamy Heban Makasa. Tam też był Heban, tak? Tak, tu jest właśnie, warto zaznaczyć, że to jest Heban Makassar, nie? Czyli co to znaczy? Makassar Ebony, nie? Że to jest odmiana Hebanu, czyli, bo w linii E2 mamy napisane, że jest to Ebony, a w linii LTD mamy napisane, że jest to Ebony Makassar. Mhm. Więc jest to po prostu inna odmiana drewna hebanowego. Natomiast nie jestem specjalistą, tutaj lutnik jakiś może się wypowie albo może zabrać głos. Ja jestem za cienki jak na razie, tym bardziej, że od czasu w norm CITES wprowadzono tyle gatunków drewna i tyle rodzajów drewna do produkcji instrumentów, że tak naprawdę już wiesz, można się dobrze pogubić, trzeba znać te nazwy łacińskie wszystkie. Ale nie? Jednego czekaj, możemy bateria, być pewni. Bateria pada. Jednego możemy być pewni, to tego, że nie jest to jakaś plastikowa sklejka albo coś tam na gryfie, po prostu jest to drewno, nie? Albo nie jest to na taki, ostatnio gdzieś w jakiejś gitarze był Heban, nie laminowany, mieszany, czy też były to jakieś takie, wiesz, odpady hebanowe, chyba przemielone i zrobione w jakąś właśnie masę. Gdzieś nie pamiętam, w której jakiej gitarze to znalazłem. Czyli tutaj na przykład w tym E2. Tak, tu mamy Ebony. Czyli tym, co kiedyś się nazywało ESP Standard. To teraz warto wytłumaczyć. Staram się to tłumaczyć. Ale tutaj jest Heban, tak zwany Ebony, Ebony. No dobra, i teraz właśnie o co chodzi z tym ESP? Dlaczego oni zmienili, dlaczego oni to w ogóle zrobili, że zmienili tą nazwę? No właśnie, no tutaj... To jest ryzykowny krok. Jak nikt tak nie był w stanie zrozumieć lata, powiedzmy, to było 2012-13, gdzie Japończycy stwierdzili, że od tej pory nie będzie już ESP jako ESP linii tej produkcji seryjnej, tylko będzie E2. I nikt nie był w stanie zrozumieć tego ruchu, no bo kto zmienia logo, skoro jest znane i lubiane na inne logo. No tak? Dokładnie. Na początku oczywiście była wielka panika i sprzedaż spadła, jakby nie było. Mhm. Ale dlaczego tak się stało? Ponieważ Japończycy, jako że marka ESP to jest japońska marka i zaczynała się od sklepu z częściami zamiennymi, później gitarami customowymi, na rynek japoński, kolejno na amerykański, gdzie też powstał oddział w Stanach. No i Japończycy nie chcieli, żeby ESP jako ESP był kojarzone, było, żeby było tylko kojarzone z custom shopem japońskim, a gitary na serię, tą produkcję seryjną muszą się nazywać inaczej. Czyli obecnie, jeśli masz na główce ESP z nowej serii, to jest to gitara robiona w custom shopie. Tak, albo robiona w Stanach, handcrafted in USA, no właśnie, w Kalifornii. Chciałem jeszcze zapytać, że tak, jeszcze jest amerykańska produkcja. Jest mała fabryka, która produkuje ponad 100 gitar, w zależności od roku, albo i nawet 200 w zasadzie gitar rocznie. I są to gitary, które możemy sobie samemu skonfigurować na stronie ESP. Tą konfigurację wysyłamy do dealera w Polsce, w tym przypadku Guitar Center lub Passia, tu mamy dwóch dealerów gitary ESP USA. Mhm. I dostajemy wycenę, produkcja to jest około rok. I jak to wygląda? Po prostu gitary są ręcznie składane według konfiguracji, która została zrobiona tam na stronie. Aha. Więc odbywa się proces tworzenia ręcznie. A gitary Edwards? Gitary Edwards, no to jest to marka, która została praktycznie na rynku japońskim z pewnych powodów. Autorskich podejrzewam, tak? No trochę tak. No więc ta marka tam została, jednak możemy spotkać od czasu do czasu ją w Europie. A czy jest jeszcze marka Grassroots? Jest, ale tej marki nie ma w Europie. Nie ma w Europie i tak samo. Nie sam. Ma. Nie. Bo to są wszystko podmarki i firmy tak, Electric dokładnie. Sound Products. Tak dokładnie, naprawdę, dokładnie tak. Tak. Tak się rozwija tą nazwę, jak powiedziałeś. No, zatem w skrócie już ESP
z nazwą ESP, tak jak na koszulce, to jest Custom Shop japoński lub amerykańskie ręcznie robione gitary, a E2 to jest seryjna produkcja japońska. Mhm. Z tym, że seryjna produkcja japońska to jest najwyższa linia po ESP. No powiem ci, że miałem w serwisie parę tych japońskich. Miałem chyba jednego E2 i jednego jeszcze takiego z logo ESP. No to są dobre gitary. No, tak. Dobra, co tutaj mamy ciekawego? Bo tutaj jest na przykład takie rozwiązanie jak blokada strun na główce i blokowane klucze. Nie wszędzie to się spotyka. Takie pytanie jest, po co to? No tak dla pewności. Znaczy tak, wiadomo, oczywiście inaczej. Słuchajcie, klucze blokowane nie spowodują wam tego, że będzie wam gitara lepiej stroiła, tak, tylko dokładnie. Się szybciej wymienia struny. Prawda, fakt jest taki, że to po prostu ma ułatwić zadanie. Dokładnie. Tak? Wkładasz strunę, zaciskasz i masz. O tym właśnie mówię. Dokładnie. Tam mieliśmy gitarę jedną z Floyd Rose'em i co to jest tam? Co jest tutaj za... A nie, o tej jeszcze nie gadaliśmy. Tak, zaraz. Dobra, właśnie. No to porównanie. Czym się różni jeden mostek od drugiego? Z racji tego, że jest to LTD, ale ja tu może ci pomogę. Trzymaj, chodź, no. Z racji tego, że to jest LTD, ale również z tej linii Deluxe, to mamy tutaj mostek Floyd Rose 1000, z tym, że ze stali nierdzewnej śrubkami, jak i elementami, czyli śrubkami w siodełku, również ze stali nierdzewnej. Zatem jest lepiej niż w wielu przypadkach gitar z mostkiem Floyd Rose 1000. Jest to tańszy mostek po prostu, tak? No to jest koreańska chyba koszt. Najwyższa w tym momencie wersja Floyd Rose'a robiona w Korei. Czy jeszcze jest 2000? Jest jeszcze mostek Floyd Rose 2000, chyba 1500, nie wiem, nie znam się tak dobrze na Floyd Rose'ach. Natomiast tu mamy, w E2 mamy oryginalny Floyd Rose. Czyli niemiecka produkcja, szalerowska, prawdziwy OFR, Original Floyd Rose. Tak. Jakbyś porównał ten mostek do tego? No właśnie, bo teraz tak, jako że mam okazję macać i badać i grać na gitarach wszystkich linii, jak chodzi o... Dzisiaj twój telefon dzwoni, a nie mój. Wygrałeś. Dzisiaj nie trafiło na mój telefon, jest. Więc tak. Gdzie to byłem? Porównywaliśmy sobie mostki. Aha, no właśnie, bo z racji tego, że mogę tych gitar dużo przetestować i miałem okazję dużo gitar sprawdzić z mostkiem 1000, z mostkiem oryginalnym, często się zdarza tak, że mostek Floyd Rose 1000 trzyma świetnie strój, że da się nim wajchować ile się chce i ten mostek będzie trzymał strój. Mam tak na przykład w modelu M1 Custom Ratio 87, czyli zrobionym na 45-lecie marki ESP, wydany taki, tylko że ten mostek Floyd Rose w tamtej gitarze jest na korpusie, nie w korpusie. Możesz w jedną stronę wajchować. Nie, możesz w obie strony wajchować, bo on jest wyżej nad korpusem. A, no dobra, rozumiem. Metoda, no. Bardziej do dołu. W każdym razie brzmi, z tym mostkiem wybrzmiewa świetnie i świetnie ten mostek się zachowuje. Tutaj też się świetnie zachowuje, no bo mamy te śrubki ze stali nierdzewnej. Ogólnie jest to okej mostek, no ale różni się od oryginalnego. Mhm. Oryginalny mostek działa trochę lepiej, nie? Wiesz, największe problemy myślę, że ludzie mają z mostkiem Floyd Rose Special, od którego wymagają, żeby był nie wiadomo jak bliski oryginala. No. A tak naprawdę poza nazwą Floyd Rose, którą tam Floyd Rose dał, no to musimy o tym powiedzieć, niestety. No nie jest to jakiś tam cudowny mostek. Tak, ale teraz jest jeszcze jedna kwestia. Pierwszą gitarę elektryczną, jaką miałem, BC Richa, Warlocka, to był mostek typu Floyd Rose, na licencji Floyd Rose'a. Mhm. Drugą, którą miałem, to był Jackson, też na licencji Floyd Rose'a, tam był mostek Warrior Jackson. No i miałem też M1000 Deluxe, LTD, która też miał mostek na licencji. No i grałem, nie? Dało się. Latami miałem te gitary, one stroiły, wymieniało się struny, grało się, wajchowało i dało radę grać. Nie? Znaczy nie, ja mówię o tym, że ludzie, jak mają napisane Floyd Rose, jest to mostek Floyd Rose Special, to myślą, że dostaną dokładnie tą samą jakość, która z jest tego stopu, chociażby tak w tysiączce, czy właśnie w oryginale. Tak. No,
to tak do końca nie jest. No niestety, no, trzeba sobie to wyjaśnić, nie jesteś tutaj po to, żeby też, wiesz, jakoś specjalnie ściemniać. Natomiast w tych wyższych modelach jest już, umówmy się, no 1000 to jest zawodowy, tak, most. To jest już taki mostek ok, że można grać i jest git. Czy ta gitara, ta czerwona, którą trzymasz, i ta biała, to jest ten sam kształt? Tak, ten tak, sam. Tak, ponieważ VSP, obecnie model Arrow, bo tak się on nazywa, zresztą jak widać, on się różni trochę od normalnej fałki, bo no tak, tu jest wydłużony, wydłużone ramię. Taki trochę jak Randy Rhoads z tym tutaj cudaczkiem. Tutaj nie? Akurat jak chodzi o model typu Randy Rhoads, no to Alexi Laio, nie? No to on miał sygnaturę taką bardzo podobną do sygnatury Randy'ego Rhoadsa. Natomiast od dobrych kilku lat mamy właśnie kształt typu Arrow. I teraz, tak, to jest dokładnie to samo. Nie, no teraz tak, zauważyłem. Przez chwilę myślałem, że ten jest bardziej symetryczny. Tak, nie wiem, nie wiesz, postawiłem na to. To możemy nawet je troszkę sobie postawić i sprawdzić. Jeden do jeden, jak to. No, o! To jest trochę wyższa. To jest trochę wyższa. Czyli może ma, a poczekaj, ile jest progów? Nie, 24, 24. Może dlatego, no tu jest inny mostek. Menzura jest ta sama. Wiesz co, może być tak, że jest trochę... Siodełko blokowane, ono jest trochę wyższe. Dokładnie, więc to, może tak, jest przez to trochę... Ale to nie jest duże tam. Główka, to... główka jest po prostu dłuższa. Nie rysuj tam, bo się wszystko skrobiesz już. Ale skrobię klucze. Dlatego to są gitary demo, które później można nabyć w cenie, jak to się nazywa? Takiej. Preferencyjnej. No, na preferencyjnych warunkach. Outletowo. Outletowa, tak, ale pełnowartościowa. Tak właśnie się pozbyłem 15 gitar, które miałem rok temu. Ale to jakaś ciężka. O kurczę. To jest bardzo ciężka gitara. Ale ciężka. Kirk Hammett. Tak, Kirk Hammett na ten rok. Z zajebistą główką. Rewelacyjną. Mega mi się zawsze podobała też ta Korea, główka. Też Korea, klucze Grover. Tutaj już masz generalnie wszystko to, co byś chciał mieć, tak? Markowe. Skalopowana podstrunnica. No to taka ciekawostka właśnie, że skaloping mamy na, od tam 12 progu? Nie, od 17. Aha, okej. Okay. No tak, nie od 12, to się dalej tam. W każdym razie mamy tutaj taki klasyczny kształt EC, nie profilowany, więc tutaj... Też gruba decha, tak jak w tym customowym. Tak jest. Tam, jak się on tam nazywa, Traditional, EC1000T, tak? Tak. Ty, ale ta gitara jest cięższa niż tamta, bo nie ma komór. Dokładnie. Czyli tutaj mamy to, no... Te rysuneczki oczywiście hametowskie, no to wszyscy znają. Mnie urzekły EMG z zielonym napisem. Po prostu się natychmiast zakochałem w tym. No, fajne to jest. No to jest taka typowo gitara dla fanów Kirka Hammetta zdecydowanie. Tutaj brzmi potężnie. Pajączki. Świetnie brzmi. Przepiękne pajączki też tutaj na gryfie. Zajebiste są. A tutaj te hametowskie czaszeczki, więc dwa rodzaje inlayów. No powiem ci, że... Ale no, na wesela gitara to nie jest. No, zdecydowanie. Tutaj znajduję odzwierciedlenie trochę w modelu Gary'ego Holta, który również ma sygnaturę Gary Holt z zespołu Exodus i... Slaya! Tak. Gary Holt ma podobną sygnaturę. Ja osobiście preferuję Gary'ego Holta model. Tak? Do tego? Ale co? Ale główkę ma inną. Znaczy po prostu pewnie, tak, on jakoś bardziej mi tak siedzi, nie? Coś jeszcze tu mam? Jeszcze masz chyba swoje już teraz. Mam tam te swoje wariaty. No tak, i teraz można by było pomyśleć, reprezentuje ESP, to musi grać na ESP, nie? No właśnie, to się miałem zapytać, bo przygotowujesz dwie swoje gitary, które są z brandu ESP, ale czy to są właśnie jedyne gitary, które masz i czy musisz na nich grać? Właśnie, to jest dobre pytanie. Nie muszę na nich grać, chcę na nich grać i lubię. Kiedyś miałem, jak wspominałem, M1000 Deluxe LTD i też mi się bardzo fajnie grało. Ale ja mam tak, że nigdy nie kolekcjonuję gitar, po prostu nie jestem typem zbieracza. Z jakiegoś powodu po prostu nie lubię mieć dużo gitar. No, lubię mieć 3-4, no, teraz mam 7, no ale tam z racji lekcji na gitarze po prostu trzymam tam dla chłopaków gitary, na których mogą uczyć.
Mam też gitary marki Alvarez. Te gitary też mamy w dystrybucji, ale nie na Polskę, więc zupełnie nie musiałbym na tym grać. A chcę. A to są elektryczne gitary? Nie. Gitara akustyczna i gitara elektryczna Alvareza. To jest ciekawostka. O, to bo to wiedziałem, że robią akustyczne, ale tak. Elektryczne to nie. Miałem do niedawna Gibsona Firebirda, którego sprzedałem. Bardzo fajna gitara, jedna z najlepszych, jakie w życiu miałem. A tak to nie, no więcej gitar nie mam. No, mam jeszcze, co tam, no jeszcze dwie LTD w domu. Dobra, a co to jest za pokrak? No tak, właśnie, więc to jest pokrak. Jak już powiedziałeś o Firebirdzie, no powiem ci, że to jest... No ja lubię takie kształty, no. Mm-hmm. To jest gitara, która faktycznie nie do końca się wszystkim podoba, mnie to po prostu bawi, no trudno. Mi się podoba. To jest gitara, która ostatnio jest kojarzona z sygnaturą Nergala, bo on też ma na bazie modelu Stream, bo to jest model Stream, swoją sygnaturę ma nową na bazie tego modelu. Czy ta gitara jest w europejskim katalogu, czy tylko w japońskim? Nie, już nie ma. No. I jest ich bardzo mało. W Polsce znam jeszcze dwie osoby, które jedna ma, a druga się pozbyła. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma w Polsce Streama. Na pewno nie E2. Być może ktoś tam ma tego Nergala. No nie wiem, może ma. A Nergal też jest taki, że ma takie tutaj, takie, wiesz, tak, taką jest, nakładkę tak. Wypukłą i tak dalej, i tak dalej, tak? Tak, tylko że on ma taką matową. Tam, wiesz, z tym swoim sygnowanym tutaj dużym inlayem. Aha. Powiem ci tak, fajny strunociąg. To jest oryginalny strunociąg? Tak, to jest Gotoh. Gotohowski taki strunociąg na takich małych, na takich małych śrubach, bardzo fajny. Zajebisty patent wycięcie. Tutaj z tym takim małym wcięciem, które pozwala sobie dojść kciukiem w ten desen, nie? Że wchodzi tutaj kciuk, bardzo fajny patent. Mają klucze Gotoh też. Klucze Gotohowskie też, ale też rewelacyjny w ogóle kształt główki. Dlaczego się zapytałem o to, czy ta gitara jest w europejskim katalogu? Bo jak się trochę pośledzi katalogi japońskie, ESP, LTD i tak dalej, Grassroots, o którym wspomniałem, a te, które są na rynek europejski bądź amerykański, to oni mają taką, no, trochę są inne trendy trochę są inne gitary. I tego typu gitary, takie pokrajcowane, pokraki, są raczej... Podobają się w Japonii. W Japonii się mega podobają, rynek, nie? Rynek azjatycki, tak. Chociażby model F, to jest też taki chyba najulubieńszy model japoński, taki a la Dracula, wiesz, taki model. No, a jak chodzi o Stream, ja akurat lubię mieć, tutaj wiesz, jak gram na niej, to mam tutaj oparcie dla ręki i ja lubię, jak ręka się opiera, lubię gitary, które mają coś takiego. Tutaj też chyba nowa podstrzymnica. Tak, tu jest i struny DR-a. Tu jest bardzo gruby gryf i tu jest struny DR, a skąd wiesz? A, bo są złote. A no tak, akurat użyłem tych złotych właśnie. To struny DR to są Veritasach moje to chyba ulubione jest, struny. Veritasy chyba tak. Są takie, że są złote, dostaję złote i srebrne. Najbardziej lubię DR. Mhm. Najbardziej lubisz DR-y? Mhm. Bardzo, bardzo lubię. To jest drop C i to jest 10,52, więc nie jest grubo. To jest gitara, na której grasz w Only Sounds, tak? Tak, tak. Czyli to jest gitara do Stoner Rocka. No, takiego metalu, rocka, stoner. Luźniejszego metalu, nie takiego tight jak w Redemptorze, gdzie wszystko jest matematyka do granic możliwości. No tak trochę to... Kiedyś tak było, teraz już zwolniliśmy. Zwolniliście w tym momencie. Już nie ma co się tak siłować. Czy marka ESP robi również wzmacniacze? Nie, bo, ale marka ESP jest związana przynajmniej na ten rynek amerykański z Englem. Tak. Aha. Jest w dystrybucji ESP. Mhm. Jest podpięty. Marka Engla. I na tej gitarze grasz w Redemptorze? I nie tylko, zresztą nie tylko na amerykańskim. Na tej gitarze grasz w Redemptorze? To na tej nagrywałem całą płytę Redemptora, łącznie z solówkami. I da się grać metal na semi-hollow body? To ta gitara robi straszne zniszczenie. Jest to sygnatura Bena Weinmana, a jak wiemy, jest to gitarzysta Dillinger Escape Plan. Aha. Więc on tam straszliwie łoi. No i brzmienie ma potężne. No. Po prostu jest to gita do metalu, no, do strasznego łojenia. Jak na gitarę robioną w Indonezji, jest naprawdę dobrze wykonana. Ta koreańska jest? Nie, to jest Indo. No ja.
A, to się pomyliłem. 30 zł jesteśmy winien, jesteśmy kwitan. To jest, aha, bo w Indonezji jest robiona, jest robiony jej nie odpowiednik, tylko podstawowy model PS, na którym jest oparty ten model. Bo a właśnie, PS1. Jeszcze były gitary X-Tone, tak? Tak, X-Tone. PS-y były w serii X-Tone tam i też jest marka ESP, teraz mi się przypomniało, tak? X-Tone. Dobrze mówię? X-Tone, no to taka seria, podmarka, powiedzmy, seria LTD. I to właśnie PS. Właśnie to jest... tego typu to były gitary. Czyli oni generalnie tam taką politykę nazewnictwa mają... Nie wiem, co mi się ubzdurało z tą Indonezją. To musiało być przez to, że mam właśnie PS1 Indonezja. Ale generalnie do czego zmierzam? Dziwną mają tą politykę z tymi nazwami, nie? Bo pod jedną firmą jest taki, ESP Grassroots, Edwards, E2. Ciężko to czasami ogarnąć. Stary ESP, które teraz jest E2, LTD. Ale nadal istnieje ESP Original, które jest robione na rynek japoński, jednak jak chcesz, możesz sprowadzić też do Europy. Czyli jest jeszcze dodatkowa jakaś tam jedna wersja. Japończycy otrzymali tą możliwość mania ESP Original z napisem ESP. Z tym, że musimy teraz oddzielić dwie sprawy. ESP Original to nie jest to samo co E2, ponieważ ESP Original jest robione ręcznie również. Aha. No. Czyli to jest ta sama półka, co te custom shopowe instrumenty. Tak, a jeszcze jakby zagłębiając się w te marki, to ESP robiło gitary Kramera, Schecktera i jeszcze jedna marka, ostatnio jeden kolega mi tą markę podpowiedział, Robin Guitars. O, Robin tak jest taką główką, prawie jak Dina, tego nie wiedziałem, niesymetryczną. No, nigdy się nie zagłębiałem w temat, bo wiem, że Tokaj kiedyś też robił gitary Robina, ale jak się okazało ESP, bo nie byli zadowoleni z jakości Tokaja, przeszli do ESP i to faktycznie tak chyba było. Jakie są twoje wrażenia po współpracy z Mostkiem Evertune? Uwielbiam Mostek Evertune i teraz dlaczego? Nawet bardziej go wolę niż normalny Mostek taki typu Tune-O-Matic. Ponieważ Mostek Evertune ma to do siebie, że jak go ustawisz w opcji z podciąganiem, możesz robić bendy. O, właśnie fajnie tu widać, bo zdjąłem klapę. Znaczy tak nic nie widać, bo tam z tego badziewia tyle, że trzeba się tam porozbierać z tym. W każdym razie, jak masz ustawione go w opcji, gdzie możesz podciągać, to gitara i tak stroi, nie musisz nic z tym robić, nie? A jak nagrywasz sobie, zablokujesz to, że nie podciągasz, tylko nagrywasz rytmiki, to po prostu tak równiutko nagrywa, jakbyś się nastroił fortepian i to tak, jak uderzysz akord, zwłaszcza jak masz w jakimś stroju otwartym albo dropie, to jest po prostu mistrzostwo, nie? Ja się śmieję, że to jest gitara dla tych, którzy nie potrafią grać na gitarze. Aż tak w ogóle absolutnie, bo jak nawet, wiesz, jak masz zablokowaną, to naciśniesz tak celowo, i ściągniesz i te, to się nic nie dzieje. Powiem ci, że moje pierwsze wrażenie... Chyba właśnie miałem jakiegoś LTD, ale nie, teraz nie pamiętam, która to była gitara, ale pierwsze wrażenie moje było takie, że dostałem gitarę, która była zablokowana. I wiesz, gram, nie? Tutaj, wiesz, próbuję jakieś takie, wiesz, grungowo Black Sabbathowskie, wiesz, i tam coś ściągnąć, tak, kurde, co jest, nie? Nic się nie dzieje. Dopiero potem poczytałem, że to trzeba tam trochę tutaj tam przy tą śrubką poruszyć, że można zrobić to normalne, ale rzeczywiście do grania riffów w studio, myślę, że jest to po prostu... Bardzo. Realizatorzy chyba muszą kochać to, bo tak, nie ma 10 take'ów, mega nie? Wygoda, nie? I teraz opowiem chwilę o zespole, który używa gitar tylko z Evertune'em, LTD ESP. To jest zespół Nocny Kochanek. Oni mają zarówno, nieważne czy ściągną gitarę na zamówienie z ESP z USA, to przerabiają z Evertune'em. Czy mają E2 i nie ma Evertune'a, to wsadzają Evertune'a. We wszystkich gitarach mają Evertune'y. I byłem na ich koncertach, tak od kuchni patrząc, przekładają sobie gitary, nie stroją ich w ogóle, bo mają już nastrojone, nie muszą się tym przejmować i no... To świetnie się sprawdza, nie? Kazon bardzo, bardzo chwalił rzeczywiście te systemy. No oni są psychofanami Evertune'a. Czyli nawet jak mają gitarę... Tak, bo on właśnie opowiadał, że miał jakąś, w której w ogóle poszedł do lutnika tam wyrzeźbił to wszystko. No bo tutaj rzeczywiście trzeba trochę tego... Trzeba umieć zrobić, to jest mega skomplikowana sprawa. Ja w swoim serwisie jeszcze nie jestem takim fachowcem. Ostatnio mi powiedzieli, że przecież ty tylko te gitary myjesz.
Dobre. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I przypomniała mi się ta baba, co siedzi z LTD gitarą nad miską, taka jakaś tak. skośna i myje gitarę. Dokładnie to samo skojarzenie miałem. Tak. No nieźle, no tylko te gitary myje. No. Myje chłop, siedzi nad wiadrem i myje. Nie? Słuchaj, no nie piszę i nie zapraszam ludzi na serwis, jeśli czegoś nie umiem zrobić, a to co oferuję, to robię najlepiej i chyba tak to powinno być i chyba tu jest to uczciwe, no ale Polska jest specyficznym krajem i zawsze znajdzie się ktoś, kto wie lepiej i kto jest od ciebie, wiesz, mądrzejszy, nie? Także no, trudno, no, trzeba się do tego przyzwyczaić. Z drugiej strony, jak sam się pchasz na, jakby, żeby cię oglądali, no to musisz się liczyć. Nie, no tak, no wiesz, robię to już ponad 7 lat tak naprawdę, może nawet trochę dłużej, jeśli myśląc o forach, gdzie też nie było jeszcze YouTube'a, no to już tam żeśmy coś działali. Powiedzmy, że taka druga fala polskiego gitarowego internetu, no bo pierwsza to jest Krzysiek Inglik, który jest teraz Rednacz magazynu Gitarzysta i on, on rozpoczął tak naprawdę pierwsze jakieś takie portale, wiesz, gitarowe. A ja powiedzmy, że jestem taką drugą falą tego, przyzwyczaiłem się już do tego, no wiesz, co można zrobić, no czasami ludzie są tacy, ludzie są inni i tyle, nie? No, dokładnie. Czy jest jakaś gitara ESP LTD E2, którą byś chciał mieć, a jej nie masz? ESP LTD. W sumie to chciałbym mieć Phoenixa, czyli taki model a la Firebird. Nawet się przymierzałem, w tamtym roku robiłem wideo demo takiego Phoenixa genialnego, w stylu vintage'owym, z fajnymi, taki kremowy ze złotym osprzętem. Później żałowałem, że go nie kupiłem. To taka jedna, bo ja lubię te kształty właśnie takie wydziwione. To też jest ten wydziwiony trochę kształt, tak? No ale właśnie semi-hollow to też jest ciekawa historia. No i na pewno bym chciał mieć ESP USA jakąś. No ale na razie to wiadomo. Pieniędzy nie ma. Zrobiłem remont swojego studyjka domowego i zabrakło hajsu. No właśnie, o to się chciałem zapytać, bo no zainwestowałeś trochę pieniędzy przez ostatnią, że tak powiem, choróbsko, które jest na świecie. No. Więcej pracujesz w domu, co pozwoliło ci na to, że w domu, nie masz tego w domu, tylko w szkole zrobiłeś. Z domu musiałem się wynieść, no bo zajmowałem tam za dużo miejsca. Poza tym, jak chcesz coś nakręcić, to masz w domu różne odgłosy, a jak nie w domu, to sąsiad ci wierci albo coś tam, nie? Więc... No też w domu nie pograsz głośno, bo sąsiad będzie pukał w ścianę. No. Dokładnie, a poza tym nie ma miejsca w domu za bardzo, bo to wiadomo. Tak, żeby mieć, to twoje pomieszczenie ma, podejrzewam, z 25 metrów. No coś takiego, no. Mało. No to ja mam 16 metrów i tam mamy salkę prób i właśnie to takie studyjko. Ja już się tutaj nie mieszczę, wiesz. I powiem ci, że jakbym miał teraz założyć zespół i grać w zespole, to bym wynajął drugą salę. Nie ma szans. Wynająłbym drugą salę. Zabrałbym sobie jeden wzmacniacz i wynająłbym drugą. Słuchajcie, salę, on ma tu tyle sprzętu, że to po prostu idzie się zabić. Jak nie patrzysz pod nogi, to możesz zęby stracić. Nie? Posprzątałem trochę. Bo albo w efekty zębami walniesz, albo w statyw, albo wiatrak ci wkręci włosy. Także nie polecam, nie pozdrawiam. Rajdę cię do fryzjera. O. Myślałem o tym, czy nie zapuścić, ale... Zapuszczaj, słuchaj, ja zapuściłem, zobacz, patrz. Miałem krótkie, a teraz mam znowu pióra, nie? Nie, już czwarty raz próbuję i ta faza taka pomiędzy, mówię, Jezus, wyglądam... To zawsze wyglądam jak z konopielki. Jakąś pastę, wiesz, i do tyłu. Wyglądam jak z konopielki, albo jak dzieci do nagonki, więc... No. Czekaj, bo bateria nam pada. A powiedz mi tak, wracając do tej naszej rozmowy o tym, o tej pracy i wiesz, o tym wszystkim, no, że pasja stała się twoją pracą. Czy na przykład pozwoliło ci to, byłeś w Japonii w fabryce, albo chociażby widziałeś, jak te gitary powstają, czy to też daje taką możliwość, wiesz, wyjścia poza jeżdżenie samochodem po Polsce i rozwożenia gitar na początku, czy teraz działania marketingowe? Czy firma zapewnia ci jakieś tego typu rzeczy, żebyś trochę o tych gitarach więcej wiedział? Albo czy jakieś są kursy, wiesz, organizowane? Jak to wygląda od tej strony? Wszystko pewnie by było normalnie, gdyby było normalnie, tak? Żebyśmy nie mieli COVID-a. Na pewno bym był na NAM, na pewno bym dążył do tego, żeby polecieć do tej Japonii, nawet gdybym musiał za to sam zapłacić, to bym to zrobił. Nie wiem, jak by było, ale tak mówię, nie? Że na tyle bym był uparty, żeby to zrobić, więc może to zrobię. Mam nadzieję, że ten COVID już odpuści, że te obostrzenia całkiem znikną
I zresztą chyba nie tylko ja mam taką nadzieję, nie? Ale wszyscy mają taką nadzieję. W każdym razie, jak chodzi o szkolenia, no to wszystko się zatrzymało. Jak jedynie co, to miałem szkolenie z Zooma, z rejestratorów. Zresztą później i tak musiałem się poważnie doszkalać, bo jest to kompendium tak naprawdę, żeby to ogarnąć. Natomiast wszystkie targi, no cóż, te targi, no przecież targi we Frankfurcie upadły w ogóle, nie ma tego, więc miałem jechać, już była ostatnia decyzja, ale machnąłem ręką, bo już prywatnie też byłem tam kilka razy, więc nie pchałem się, żeby tam jechać. No Guitar Summit teraz jest takim trochę większym wydarzeniem niż chyba niż Music Messe. Ja wiesz co robiłem? Ja sam do Polski ściągałem artystów, chociażby Alex, znaczy nie ściągałem, bo było to przy okazji, tak, że grali. Alex Skolnik, Gary Holt we Wrocławiu. Mieliśmy bardzo fajne warsztaty, które robiłem ze współpracy z muzycznym.pl. Mieliśmy przecież w Łodzi tutaj Nergala i Oriona. Mieliśmy chłopaków z Nocnego Kochanka, z którymi jeździłem po kilku sklepach w Polsce i mieliśmy zajebistą frekwencję. Robiłem też pokazy różne prywatnie, znaczy prywatnie, sam, jak jeździłem, pokazywałem różne sprzęty, więc na razie tak sobie z tym radziłem, a jak się skończy COVID i te wszystkie pierdoły dookoła, to na pewno będę się cisnął, żeby jeździć na te wszystkie duże, ważne rzeczy i do fabryki tam zobaczyć, tamto zobaczyć, trzeba to zrobić, nie? Ale to też na przykład fajna sprawa, bo jak mówisz, wiesz, Alex Skolnik, Gary Holt, no poznałeś idoli, że tak powiem. Tak, byłem obsrany, naprawdę. Byłem w samochodzie z typami, swoim samochodem wiozłem typów, których na co dzień słucham i po prostu, wiesz, no, zwłaszcza, znaczy ja lubię Alexa Skolnika bardzo, natomiast Gary Holt to jest dla mnie tak, jakbym wiózł Jamesa Hetfielda, nie? Aha. No to było kosmiczne doświadczenie, tym bardziej, że on jest głuchy i jak do niego mówiłem, to on, what? What? I'm totally deaf. Yeah. I też... To jak jak ludzie mieli jakieś pytanie z publiczności, to kazał brać mikrofon i głośno mówić do przodów, żeby on słyszał, o czym mowa, nie? Więc, dobre. No. Jest świetnym gościem, zresztą obaj są. Alex jest totalnie odjechany, a Gary Holt jest takim gościem, takim ziomeczkiem, nie? Takim super ziomeczkiem. Jest niebywałe, nie? Że koleś tak wielkich lotów siedzi z tobą w aucie, później robisz dla niego imprezę i odwozisz go na ten koncert. No to jest właśnie ta najfajniejsza strona. A Metallica poznałeś? Nie. Ale bardzo... No Metallica jest najbardziej znanym użytkownikiem LTD, tak? Znaczy ESP. Znaczy nawet Hetfield nawet z LTD tam jakimś siedmiostronowym się tam pokazywał raz na jakiś czas. Może, ale wiesz, no Metallica z gitarami ESP to jest już ze 30 lat. Mhm. I wiesz, niektórzy mówią, a tam to jest tylko takie marketingowe tego. Natomiast nie tylko, ponieważ jak widzimy, a nie mieliby raczej w tym interesu, nagrywali, chociażby widać to na teledysku do Nothing Else Matters, że tam są użyte model chociażby AX, czyli ten czarny, najbardziej znany model Hetfielda. Jest tam dużo gitar i Gibsonów, ale są też i ESP i oni nagrywali na tych gitarach swoje płyty. Na tych gitarach zjeździli świat, zagrali tysiące koncertów i na tych gitarach grają na co dzień. No sorry, jak się komuś to nie podoba. No to elo. Znaczy, na przykład mnie się to podoba, że oni są znani z tego, że wykorzystują ESP, ale nie zawsze też na nich grają. Oczywiście. Grają sobie na innych. I wiesz, i potrafią grać sobie na Gibsonie na przykład, ale i tak wracają do tego ESP i wiesz. I moim zdaniem jest to lepsze marketingowo dla samej firmy, niż jakby wiesz, jakby rzeczywiście było tak, jak mówisz, że oni muszą grać na tych gitarach ESP. Wychodzi na to, że tak naprawdę chcą, tak? Na tym etapie, przecież mogliby grać na czymkolwiek. Znaczy, umówmy się też, że na tym etapie, jak Metallica, czy tam Petrucci, czy Vai, to już nie wchodzi w grę, tylko gram, bo lubię. Tylko skoro gra od tylu lat, to za tym idzie też jakaś konkretna umowa i konkretne pieniądze. No dobra, ale jeśli by to nie było dobre, no to. Nie zrobiliby tego tylko i wyłącznie za pieniądze. Zaczęli tak? Tam te 30 lat temu na tych gitarach grać. Tutaj do nas kolega. Bo to były świetne gitary po prostu. Idzie kolega. Robimy wywiady. Dobry. Dobra, szanowni państwo, zakończając, bo ja fryzjera, zakończając całą akcję,
jak widzicie, to co powiedziałem na samym początku, gitara zabiera nas w różne rejony i można na przykład poznać Gary'ego Holta. Można. Ja bym chciał poznać Gary'ego Holta, mam jego kostkę. O. Złapałem kostkę Gary'ego Holta, taką pociętą. Może będzie opcja już niedługo, nie? Żebym poznał Gary'ego Holta? Może. Obiecał, jest nagrane. Ale będę musiał krzyczeć. Tak, to nie na wiem, pewno. Czy umiem krzyczeć do ucha Gary'ego. Krzyczałem do ucha Gary'ego Holta, byłoby tak. To całkiem niezłe. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie, było mi bardzo miło pogadać o gitarach i o życiu. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tej rozmowy naszej fajne wnioski i że widzicie o tym, że pasja doprowadza do ciekawych rzeczy i różne są ścieżki, na jakie gitara może nas zanieść. Pozdrawiamy, zapraszamy do zakupu gitar LTD, ESP, E2, Edwards i cokolwiek tam innego. Tak jest. Bo są niezłe, naprawdę. Za chwilę chyba 6 czy 7 niezależnych testów, niezwiązanych w ogóle z tym, że znam się z Danielem, niezwiązanych z tym, że w ogóle sobie tutaj rozmawialiśmy. Po prostu dostałem 6 takich gitar do serwisu. Różne rzeczy o nich mówię i nie zawsze je chwalę, proszę pana. No i dobrze. Bo na przykład takiego... Nie uwierzyłbym ci, jakbyś cały czas chwalił. Na przykład takiego Iron Crossa wyśmiewam za to, że jest na nim plastikowy krzyż. Jest. Tak. Że się nazywa Iron Cross, a krzyż jest plastikowy, więc... No to Iron jest od czego innego. Ale no... Zobaczycie sobie te gitary z bliska, porozkręcane i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że uda się może którąś z tych z nowego katalogu również w tym roku pokazać. Trzymajcie się, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Hello. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. A dzisiaj zamiast samochodów hardkorowe łódeczki. Same hardkorowe są te łódeczki tutaj, nie da się ukryć. Słuchajcie, bardzo Was chciałem pozdrowić i bardzo Wam chciałem podziękować za to, że oglądacie te filmiki o gitarach, a już szczególnie jeśli oglądacie do końca, to jesteście superowi, więc takie hardkorowe łódeczki dla Was. Trzymajcie się. Niech Fog będzie z Wami. Tamten w ogóle... O, jest Deunexia. Deunexia za 10 lat spokojnie może na filmiki puszczać, a tam dwa dobrze zaparkowały. No nie, no, dzisiaj łódeczki.